Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest postać ogólna prostej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania i możemy rozpoczynać. Mamy podane równanie prostej y równa się i mamy zapisać je w postaci ogólnej o współczynnikach całkowitych. Jak się za to zabrać? Jak widzicie, mamy tutaj na początku podaną prostą i to jest równanie kierunkowe, czyli równanie kierunkowe to jest takie, gdzie wyliczamy y równa się. Natomiast równanie w postaci ogólnej to jest takie, gdzie przerzucamy wszystko na jedną stronę i przyrównujemy do zera. No więc zapiszmy sobie naszą prostą, czyli y równa się 2 trzecie x minus 1 druga. I na początku przerzucę w każdy element na lewą stronę. Czyli jak 2 trzecie x przerzucę na tą, to będzie minus 2 trzecie x. I tutaj będzie plus y. I jak minus 1 drugą przerzucę, to będzie plus 1 druga. I jak przerzucę wszystko, to po prawej stronie zostanie mi tylko 0. Dodatkowo w tym zadaniu mam powiedziane, że mam zapisać w postaci ogólnej o współczynnikach całkowitych. To oznacza, że w mojej postaci nie mogą pojawić się ułamki. Więc chcę się ich pozbyć, więc na początku pozbywam się tego ułamka, czyli muszę pomnożyć obustronnie przez jego mianownik, czyli mnożę przez minus 3, ponieważ chcę się od razu tego minusa tu pozbyć. Czyli tu na początku będę miała 2x plus y razy minus 3 to będzie minus 3y i plus 1 druga razy minus 3 to będzie minus 3 drugie, no i 0 razy minus 3 to jest nadal 0. Żeby osiągnąć to, co chcę, brakuje mi jeszcze tego, żeby pozbyć się tego ułamka, więc mnożę to razy 2, czyli razy mianownik. Czyli to będzie tak, 2x razy 2 to będzie 4x, minus 3y razy 2 to jest 6y, minus 3, bo tu się skróci, no i 0 razy 2 to nadal jest 0. I w tym momencie, moi drodzy, dostaliśmy postać ogólną, która nie posiada żadnego ułamka, czyli posiada tutaj same liczby całkowite, a zatem jest to co chcieliśmy w tym zadaniu osiągnąć i na tym zadanie kończymy. Ja zapraszam Was do innych zadań, które związane są z prostymi funkcją liniową, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.